Yo, witam ponownie, tu Koziecki, znowu G4, moi drodzy, no i na samym początku, y, oprócz informacji, y, w sumie zacznijmy od informacji, że ten materiał jest sponsorowany oraz przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób powyżej 18 roku życia, moi drodzy, także jeżeli nie macie y, 18 roku życia, nie jesteście ponadletni, to powinien ten materiał, bo jest on przeznaczony tylko i wyłącznie właśnie dla takich osób. Na samym początku, jeszcze kod koziencki na GeForce King się daje Wam 5% do wpłaty. Drugą skrzynkę na start cały czas on wyświetla się w prawym dolnym rogu ekranu, a w lewym dolnym informacja o materiale przeznaczonym tylko dla osób pełnoletnich. Także mam nadzieję, że wszystkie sprawy formalne mam już moi drodzy wyjaśnione na samym początku. Jeszcze z takich rzeczy, które możecie mieć za free na stronie, bo takowe się znajdują. To exp case, jak sobie siedzicie na stronie i troszeczkę gracie, to dostajecie poziom. Wbijacie poziom, za każdy wbity poziom dostajecie klucze. No i w zależności od tego poziomu, który macie, dostajecie takowe klucze. No i tu macie rozpiskę, jak to się prezentuje, poziomowo do 15 poziomu rdzawy do 30 brązowy, do 40 srebrny, do 50 złoty 60 to już platynowy, no i od 61 do nieskończoności, czyli nie ma określonego górnego progu, diamentowy, ja ostatnio otwierałem diamentową, bo mam jeszcze 4 klucze, jak sami widzicie, no i dropnął mi kała Full Injector, także już stopniowo idziemy do góry, Wildfire był, Full Injector był, także liczę, że niedługo będzie coś z tej górnej linii, no ale to dopiero przekonamy się w następnym dniu za 6 ponieważ tak owa sytuacja moj się dzieje, wiem, że się cieszycie tak jak i ja, cieszycie się w tym momencie bardzo i po prostu. Yy, będzie test skrzyni następnej w następnym filmie, jeżeli chodzi o te ekspowe. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do yy, kolejnoj, kolejnej, w sumie, yy, skrzyni, którą będziemy testować sobie. Ostatnio była miniowa i będzie Esteban. Yy, także sprawdzimy sobie, co Esteban ma do zaoferowania nam yy, w tym momencie. Yy, tutaj z ciekawych skinów to na pewno, moi drodzy. Crimson Web, jeżeli chodzi o tego Digla, dla graczy rewolwerowców w sumie. E, taki Crimson Web na pewno całkiem, całkiem sympatyczny. E, cóż, ciekawego następnego, moi drodzy, e, na pewno Franklin. Franklin też całkiem spoko. Big Iron też bardzo ładny skin. Takie, nawet powiem Wam, że całkiem spoko te skiny. Wiadomo, są również drogie skiny, jak Koska za 500, biorąc pod uwagę, że ta skrzynia kosztuje 8 zł. Tutaj kobaltowy zamęt, mamy tutaj Cyber Security. Także dużo ładnych skinów w tej skrzynce naprawdę. Ciekawie się to prezentuje, zobaczymy jak to będzie oddawało, e, przy jedną sztukę otworzymy sobie, potem będziemy otwierać sobie raz, dwa razy, trzy razy, cztery razy, pięć, e, no i tak przetestujemy sobie, zagramy jedną bitwę również na tej skrzyni, e, z pierwszej skinek ładny, aczkolwiek niedrogi, czyli 2,40, bo jest to petka Franklin, dla takiego dolarsowy taki skinek wyglądający całkiem spoko, no ale on jest strasznie tani, mam wrażenie, że bardzo dużo osób po prostu go ma i też... Kwota nie jest jakoś taka wielce wybitna. E, teraz otworzymy sobie sztuk 3 na razie nie jesteśmy jakoś na plus. Crimson Webby 2 i Momentum, jeżeli chodzi o to, i e, e Momentum całkiem spoko. Ale Crimson Webby no już niekoniecznie. W sensie podwygląd spoko, aczkolwiek cenowo już nie. E, Pop Abupa może być, Mecha Industry, całkiem Git, Night Terror, e, raczej nie e, więc tutaj. Trzy się prawie zwróciły, w sensie dwa fajne zwrotowe. Jedno 6 zł, a skrzynka 8 jest, nie jest aż tak źle. Najgorsze jak te Crimson Webby będą dropić, no bo to jednak jest duży procent na to, aż 20. Ale mamy również fajne, patrzcie, na zwrot. Od razu potem 15%. I naprawdę ta skrzynka nie jest taka zła. Ze 40 zł. Naprawdę ciężko jest tutaj jakoś wielce wyjść na minus, tak... Mi się wydaje przynajmniej może jest to błędne założenie. Wiadomo, zależy wszystko od dropu, jaki nam tutaj poleci. Bo równie dobrze na pięć przedmiotach może nam polecieć pięć digli, a może nam polecieć pięć bardzo sympatycznych przedmiotów. Tu nie jest źle, nie jest jakoś mega wybitnie też również, ale tu całkiem fajnie. Zwrotowo teraz poszło. No drodzy, bitwa. Bitwę sobie strzelimy z Estebanem, sprawdzimy, jak Esteban sobie tutaj poradzi. Także ja tutaj. Dodaję sobie Estebanów, dodamy sobie sztuk 12. Za, bo dobra, 13, czyli była równa, yy, dobra, trochę więcej niż sztówka. Zagramy sobie na 3. Za 100 zł myślę, że to jest spoko budżet na przetestowanie tej skrzynki na bitwie. Jako, iż kosztuje ona 8 zł, więc tak zaokrąglimy sobie. Mocne zaokrąglenie od 8 do 100 zł, ale niech faj będzie. Yy, moi drodzy, 104 zł w tym momencie wjeżdża. No i sprawdźmy, czy warto czy warto zainwestować swoje 100 zł w skrzynię Estebana. Z Pierwsza, Big Iron bardzo ładny, ale niestety nie dla nas. Tutaj znowu nie dla nas, 13 zł. Na razie Jerry. No, chciałbym być na miejscu Bota tak szczerze. Bardzo chciałem być na miejscu Bota w tym momencie, bo naprawdę mocno dało. Yy, I to pokazuje, że skrzynia wcale nie jest zero-jedynkowa. To pokazuje bardzo, że może oddać z niej całkiem, całkiem sowicie, bo są również skrzynie, z których w ogóle nic nie wypada nikomu. No i to należy się zastanowić, czy w ogóle taką skrzynię opłaca się jakkolwiek otwierać. Teraz znowu dwa bigajrony po trzy dyski. No ja, ja też niechętnie przyjął G4 skin z takiego bigajrona, tak gdzie, please give me, dajcie jednego. Moi drodzy, ale flex, ja miałem flex, przeobczyłem tego flexa, on również 33 zł, niepozornie wyglądający. No, jeszcze trochę tych skrzynek nam zostało. Ile nam zostało tych skrzynek? Trzy skrzynie. Czy jestem w stanie w ogóle odbić? Wydaje mi się, że będzie bardzo, bardzo ciężko. E, a w zasadzie, można powiedzieć, że jest to prawie nierealne, że aktualnie był w stanie, moi drodzy, odbić nawet na tych mecha industriesach, które dają nam zwrot, um, no ale inny też dają. Także, kurczę, no niestety tą bitwę niestety przegram. Wygrywa sobie Kapi w ogóle, także gratulacje dla Kapiego, bo tu widzę, że Kapi nie jest, znaczy nie jest botem, no wiadomo, że nie jest botem, bo Jerry jest botem jedynie w tej bitwie, więc gratulacje Kapi, 340 zł ze stówki. Bardzo ładnie Ci siadło, mam nadzieję, że jesteś zadowolony i że używasz sobie Koziku Kozielskim, moi drodzy, bo polecam zalecie używać, a polecam również podać na streamie, bo tam rozdaję dla Was skiny oraz bliki, także dzięki bardzo za oglądanie, siemaneczko, cześć, pa.